Podczas 12 spotkań będziemy wędrować po tych krajach i oglądać miejsca związane z Biblią, ale nie tylko. Zobaczymy wiele miejsc historycznych i współczesnych. Oczywiście podczas tak krótkich spotkań nie pokażę wszystkiego, ale rzeczy najważniejsze na pewno. Wszystkich zachęcam do lektury miesięcznika Znaki Czasu, gdzie jest też taka rubryka, która nazywa się Kraje Biblijne. I tutaj możecie znaleźć moje artykuły. Opisuję miejsca związane z Pismem Świętym. Polecam również książki dotyczące tej tematyki. Napisałem ich ponad 50, niektóre dzisiaj będziecie mogli zobaczyć. Zatem rozpoczynamy naszą wędrówkę. Dzisiaj udajemy się do Jordanii. Proszę Państwa, w czasach biblijnych ziemię dzisiejszej Jordanii zamieszkiwały trzy narody pochodzące od patriarchów występujących na kartach Pisma Świętego. Gdy popatrzymy na tę mapę, możemy zobaczyć, patrząc od południa, że jest to Edom, Moab i Ammon. Edomici pochodzili od Ezawa, czyli Edoma, bo on był nazywany i tak, Ezaw i Edom. Był on bratem bliźniakiem Jakuba, zwanego Izraelem. Ich ojcem był Izaak, syn Abrahama. Edom był bardzo niegościnną, taką jałową krainą, rozciągającą się od południowych wybrzeży Morza Martwego do portu Eilat nad Morzem Czerwonym, po obu stronach uskoku tektonicznego Araba. Ale, co trzeba podkreślić, biegły przez nią ważne szlaki handlowe łączące Palestynę z Egiptem i Arabią. Około roku 1500 przed naszą erą Edomici uderzyli na mieszkańców pogórza Seir, a muszę Państwu powiedzieć, że jest to nazwa wymienna z Edomem. Uderzyli też na Chorytów, być może chodzi tutaj o Hurytów, i osiedlili się na ich ziemiach. Utworzyli związek plemienny złożony z 14 klanów edomickich i 7 klanów choryckich, któremu przewodzili królowie elekcyjni. I teraz uwaga, bo drugi z kolei król Edomu, Jobab, był przez tradycję żydowską, również tradycję chrześcijańską, utożsamiany z Hiobem, bohaterem biblijnej księgi Hioba. Po osiedleniu się w Seirze Edomici zaczęli mówić dialektem języka kananejskiego. My oglądamy tutaj dalej te tereny, takie bardzo jałowe i niegościnne, a ja będę mówił, co działo się dalej. Proszę Państwa, od czasów żydowskich, szczególnie od czasów królów Saula i Dawida, Edom prowadził ciągłe wojny z Izraelem. O Edom zabiegali Izraelici, chcąc zapewnić sobie bezpośrednią drogę do Egiptu. W odwecie mieszkańcy tej krainy parli na północ, pożądając żyznych ziem należących do Izraelitów. W VI wieku przed naszą erą Edomici, których później nazywano Idumejczykami, opuszczają swoje rozległe państwo i osiedlają się na południu Izraela. Prawdopodobnie z powodu arabskich i nabatejskich najazdów, małej żyzności pustynnych gleb i tego, że król babiloński Nabuchodonozor II pobił Żydów i uprowadził ich w niewolę. Zatem zdobyli praktycznie te ziemie bez walki. Idumejczycy musieli zacząć bronić swych ziem od roku 539 przed naszą erą, z chwilą, kiedy król perski Cyrus II po zdobyciu Babilonu pozwolił Izraelitom wrócić do swojej ojczyzny. W Imperium Perskim Idumejczycy i Żydzi nie mogli prowadzić otwartych wojen. Persowie na to nie pozwalali. Nie przeszkadzało to jednak obu narodom wzajemnie się nienawidzić.
Po sukcesie Machabeuszy w 141 roku przed naszą erą, Izrael mógł wreszcie rozprawić się z odwiecznym wrogiem. W roku 126 przed naszą erą żydowska dynastia Hasmoneuszy ostatecznie podbija Edom i przyłącza ją do państwa izraelskiego. Hasmoneusze narzucili pokonanym swoje obyczaje i wierzenia. Właściwie moglibyśmy postawić sobie pytanie, czym była Idumea. Spróbujmy jakoś to zdefiniować. Proszę Państwa, z łacińskiego Idumea, po hebrajsku jest to Edom, dokładnie znaczy to czerwony. Czyli Idumea to kraina historyczna na południu Izraela, pierwotnie ciągnąca się aż do Morza Czerwonego. Od VI wieku przed naszą erą ograniczona do okolic Hebronu i wzgórz między Morzem Martwym a Morzem Śródziemnym. Zamieszkana przez Idumejczyków, czyli Edomitów, będących plemieniem o semickim rodowodzie. Myślę, że taka definicja byłaby w porządku. Około 163 roku przed naszą erą terytorium Edomu zostało podbite przez Judę Machabeusza, władcę żydowskiego. Ostatecznie około 125 roku przed naszą erą podbił Edomitów Jan Hyrkan I, który zmusił ich do przyjęcia religii żydowskiej. Od tej pory Edomici stanowili część narodu żydowskiego. No i robi się nam coraz ciekawiej, bo oto Idumejczyk Antypater, który był doradcą króla Jana Hyrkana II, był też ojcem Heroda Wielkiego, króla Judei. Proszę Państwa, za Heroda Wielkiego Idumea była rządzona przez gubernatorów, wśród których byli jego brat Józef i szwagier Kostobar I. Po śmierci Heroda Wielkiego Idumea została prowincją rzymską po powstaniu żydowskim włączoną przez Tytusa do prowincji Judea. Następnie Rzymianie przyłączyli ją do prowincji Palestyna i chociaż Idumejczycy przestali być odrębnym ludem, nazwa geograficzna Idumea przetrwała aż do czasów świętego Hieronima. Pierwotne ziemie Edomitów przejęli Nabatejczycy, którzy stworzyli Petrę. I teraz, proszę Państwa, popatrzmy na Petrę przez pewną chwilę, dlatego że jest to kraina, miejsce, niektórzy mówią miasto, niezwykłe. Ja myślę, że nie ogranicza się tylko do miasta, ale gdy popatrzymy na tę czerwień, która tu wszędzie się pojawia, nawet taki czerwonawy piasek pustyni, to trzeba powiedzieć, że rzeczywiście ta nazwa Edom była właściwa, bo Edom, jeszcze raz powtarzam, znaczy czerwony. Pierwszy raz w Jordanii byłem jeszcze w ubiegłym wieku. Możecie Państwo oglądać, tutaj właśnie miałem okazję wjechać na koniu do Petry, do której prowadzi taki niezwykły szlak. To, co Państwo oglądacie, to są wszystko zdjęcia, które w tym czasie zrobiłem. Można oczywiście do pewnego miejsca także taką brycką dojechać, jak na tym zdjęciu, ale najlepiej w końcu iść pieszo, bo robi się coraz bardziej wąsko. I w pewnym momencie dochodzimy do takiej szczeliny, zresztą sama nazwa tego miejsca to jest Sik. Sik po arabsku znaczy szczelina. I kiedy przekracza się, a w starożytności było to jedyne wejście do miasta, kiedy przekracza się tę szczelinę, wyłania się niezwykły obraz, co widzicie na tym zdjęciu, wyłania się skarbiec, który nazywa się El Kaznech. Być może przypominacie sobie Państwo tę scenę z filmu, w którym występował Indiana Jones, tak? Jeden z tych filmów właśnie był kręcony w Petrze. Proszę Państwa, wszystkie budynki zostały wyrzeźbione przez Nabatejczyków. Gdy przejdziemy już tę szczelinę, z drugiej strony jest taki widok, jak na tym zdjęciu,
I dzisiaj w tym budynku w El Kaznech nie ma nic, ale był taki okres, że był tam również meczet. Widzimy wnękę, która określa kierunek na Mekkę, co świadczy o tym, że był tutaj meczet. Dzisiaj możemy zobaczyć takich poganiaczy, osłów, wielbłądów, wyglądają jak piraci z Karaibów. I to jest też atrakcja, można pojeździć na wielbłądzie, można pojeździć na osiołkach. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, wszystkie budynki były wyrzeźbione. Tylko wyrzeźbiono fasadę, natomiast reszta pomieszczenia znajdowała się w skale. Ponieważ skała była dość miękka, łatwo można było to uczynić i to, co teraz Państwu pokazuję, to są pozostałości tych rzeźbionych budynków. Naturalnie, że ząb czasu naruszył je nieco, ale i tak wygląda to niesamowicie. Okazuje się, że do dzisiaj w tych wgłębieniach, które tutaj można oglądać, dalej mieszkają ludzie. A my oglądamy, tu właśnie za moimi plecami na zdjęciu, jest ulica z czasów nabatejskich, potem Rzymianie ją nieco zmodernizowali. Możemy oglądać, jak to kiedyś się prezentowało. Tu widzimy rzymską dobudówkę. Natomiast tutaj pozostał fragment starej rzymskiej drogi. Rzymianie słynęli z tych dróg i kiedy przejęli Petrę, również wybudowali tutaj twarde drogi. Proszę Państwa, a to miejsce, które teraz Państwu pokazuję, jest o tyle ważne, że tędy przechodzili Izraelici, którzy szli z Egiptu do ziemi obiecanej. I tutaj również zmarł Aaron, brat Mojżesza, który został pochowany na górze Hor w pobliżu Petry. Macie Państwo na tym zdjęciu właśnie górę Hor. Tam na samej górze bieli się taki budynek. Jest to miejsce, gdzie miał być grób właśnie Aarona. No a my już udajemy się do kolejnej krainy, do Moabu, bo Izraelici, kiedy szli do Ziemi Obiecanej, przechodzili również przez Moab. Cóż to był za lud, ten lud moabski? Otóż był to starożytny lud, według przekazów biblijnych, który był potomkiem z takiego kazirodczego związku Lota i jego starszej córki. Urodził się syn Moab i on był protoplastą tego narodu. W Biblii występuje wiele historii związanych z Moabem, na przykład ta, która dotyczy Bileama. Otóż moabski król Balak sprowadził z Mezopotamii proroka Bileama, który miał przeklinać Izraela. Trzy razy próbował, ale zamiast przekleństwa zawsze wygłaszał błogosławieństwa. Ponieważ nie udało mu się w ten sposób zniszczyć Izraela, to podsunął królowi Balakowi pomysł podesłania Izraelitom kobiet moabskich i midianickich, które uprawiały kult Baal Peora, i to rzeczywiście się powiodło. Zwiodły wielu Izraelitów, w konsekwencji 24 tysiące Izraelitów zginęło z tego powodu, że za tymi kobietami oddawali kult Baalowi Peorowi. Moabici wojowali z Izraelitami, potem zostali pokonani i ostatecznie podbici przez króla Dawida w X wieku przed naszą erą, ale niepodległość odzyskali za panowania króla Meszy w wieku IX. Muszę Państwu powiedzieć, że język moabicki jest spokrewniony z językiem hebrajskim, a głównym bóstwem Moabitów był Chemosz. To, co oglądamy na tym zdjęciu, jest niezwykle istotne, dlatego że dokonano bardzo ważnego odkrycia archeologicznego.
Otóż znaleziono tak zwaną stelę Meszy, która także nazywana jest kamieniem moabickim, czy kamieniem Moabitów. Jest to bazaltowa stela o wysokości 124 cm, zawierająca starożytną inskrypcję. Z treści inskrypcji zachowały się 34 linie, niektóre fragmentarycznie. Stela została odkryta w sierpniu 1868 roku przez niemieckiego misjonarza Kleina w miejscowości Dibon na terenie dzisiejszej Jordanii. Zrobiono odbitkę zapisanej powierzchni, ale samą płytę Beduini porozbijali na kawałki, zanim zdołano ją zabrać. Większość fragmentów udało się jednak odzyskać i obecnie stela jest przechowywana w paryskim Luwrze, zaś w Muzeum Brytyjskim w Londynie znajduje się jej kopia. Stela została sporządzona w IX wieku przed naszą erą w Dibonie, wówczas na terenie Królestwa Moabu, i opisuje punkt widzenia króla Meszy, nadzieję jego buntu przeciwko Izraelowi. Proszę Państwa, przeczytam Wam, jak brzmi fragment tej inskrypcji. Otóż brzmi on tak. Ja jestem Mesza, syn Kemosz-Bony, król Moabu Dibonita. Omri był królem Izraela i przez długi czas gnębił Moab, ponieważ Kemosz był rozgniewany na swój kraj. Następcą po nim został jego syn. On również powiedział, idź, zabierz Nebo od Izraela. Poszedłem więc nocą i walczyłem przeciw nim od świtu aż do południa, zdobyłem miasto i wybiłem do nogi. I wziąłem stamtąd sprzęty Jahwe, wlokąc je przed Kemosza. Proszę Państwa, bunt Meszy przeciwko supremacji izraelskiej został opisany także w Biblii w II Księdze Królewskiej. Kamień moabicki wskazuje na istotną rolę, jaką północne Królestwo Hebrajskie odgrywało w IX wieku przed Chrystusem. Mesza przyznaje tutaj, że Izraelici przez 40 lat panowali nad wieloma miastami w Moabie, oczywiście po wschodniej stronie Jordanu. Z kolei stela Steldan, to są fragmenty odkryte w roku 1993 i 4, wskazuje na walki izraelsko-aramejskie w dolinie miasta Dan na północy Izraela. Proszę Państwa, miasto Atarot wymienione przez Meszę jest oddalone około 200 km od Dan oraz około 100 km od Samarii, stolicy Izraela. Muszę Państwu powiedzieć, że utrzymanie tak rozległego terytorium przez okres kilkudziesięciu lat byłoby niemożliwe bez licznej i dobrze wyszkolonej armii. Z kolei Salmanasar III na steli Skurt twierdził, iż Achab z kraju Isrila, czyli z Izraela, wystawił przeciwko niemu 2000 rydwanów oraz 10 tysięcy żołnierzy. Inskrypcja moabicka mówi także o 7 tysiącach Izraelitów zamieszkujących Nebo, których Mesza wymordował po zdobyciu miasta. Liczba ta niewątpliwie obejmuje mieszkańców okolicznych wiosek również, którzy schronili się w twierdzy przed armią Moabu. Tym niemniej, jeżeli odległe miasto i otaczające je osiedla na pograniczu królestwa zamieszkiwało kilka tysięcy Hebrajczyków, to można przypuszczać, że okolice wielkich miast w głębi Izraela były znacznie bardziej zaludnione. Proszę zobaczyć, to są bardzo ważne informacje, dlatego że one wszystkie potwierdzają treści, które podaje również Pismo Święte, czyli Biblia. Na przykład na tych zabytkach są imiona, które pojawiają się również w Starym Testamencie, takie jak Dawid, Gad, Omri, Izrael. To również potwierdza wiarygodność Biblii. Proszę Państwa, kolejna historia, która opisana jest z tego terenu moabskiego, mówi o Mojżeszu na górze Nebo, który ma nie wejść do ziemi obiecanej, ma tylko tę ziemię obiecaną obejrzeć z góry. I rzeczywiście ogląda ziemię obiecaną z góry. Dzisiaj, gdy Państwo tam się znajdziecie, proszę zobaczcie to zdjęcie, które zrobiłem. Jest tam nawet pokazany taki szkic, gdzie, w którym miejscu jest jaka miejscowość
i jaka jest odległość do danej miejscowości. Proszę Państwa, rzeczywiście Mojżesz to wszystko obejrzał. Wszystko to także można oglądać na specjalnej mozaice, która tam się znajduje w pobliżu. I niestety nie przekroczył granicy ziemi obiecanej, nie wszedł do niej, pozostał po tej stronie. Do dzisiaj jego grobu nie znaleziono, a z kart Pisma Świętego wynika, że Mojżesz został zmartwychwzbudzony i wzięty do nieba. Jeszcze jedna historia biblijna, to już tak właściwie z pogranicza Edomu z Moabem, mianowicie historia z wężami. Tam pojawia się taka nazwa Nehusztan, dosłownie wąż lamentacji. Otóż Izraelici bardzo narzekali na swoją wędrówkę do tego stopnia, że Bóg posłał węże jako karę za to narzekanie. Węże, które były jadowite, Izraelici umierali i kiedy wołali do Boga, to powiedział, co trzeba zrobić, że trzeba zrobić takiego węża miedzianego. Jeżeli zostanie ktoś ukąszony, a popatrzy się na niego, będzie uzdrowiony. Tak rzeczywiście się stało. Dzisiaj na pamiątkę tego wydarzenia też jest taki pomnik, który takiego węża przedstawia. Proszę Państwa, a my udajemy się już do trzeciej krainy, do krainy amonickiej. To już ten trzeci z narodów biblijnych, które były na terenie dzisiaj należącym do Jordanii. Otóż Amonici to plemię, które osiedliło się na terytorium Zajordania na północy wschód od Moabu, między lewym dopływem Jordanu, Jabbokiem i rzeką Arnon na południu. Plemię, które wywodzi się od Ben Ammiego, nazywanego także Amonem, to był syn młodszej córki Lota. Lota, który po ucieczce z Sodomy ukrył się wraz ze swoimi dwiema córkami w górach. Córki postanowiły upić ojca, a z kazirodczych stosunków zrodzili się protoplaści Amonitów i Moabitów. Według Biblii, kiedy Izraelici nie posiadali jeszcze państwa, Amonici już byli rządzeni przez króla, który rezydował w Rabbie, czyli na terenie dzisiejszego Ammanu. W okresie sędziów militarna ekspansja Amonitów prowadziła do konfrontacji z Izraelitami, zwłaszcza tymi, którzy zamieszkiwali Gilead. Jednak Amonici zapuszczali się także do przedjordania, między innymi walczył z nimi sędzia Jefte. Gdy w Izraelu rodziła się monarchia, Ammonici oblegli Jabesz, jednak zostali odparci przez króla Saula. Proszę Państwa, w okresie rządów Dawida zniewaga okazana posłom izraelskim przez króla Ammonitów Hanuma stała się pretekstem do wojny. W jej wyniku Ammon został pobity. Czytamy, że Dawid włożył na głowę koronę zdjętą z głowy Milkoma, bóstwa Ammonitów, co można interpretować jako koronowanie się na króla Ammonitów, jak i jedynie jako symboliczny gest objęcia władzy. Wydaje się prawdopodobne, że Dawid ustanowił namiestnika z ammonickiej rodziny królewskiej. Też trzeba powiedzieć, bo Biblia o tym mówi, że za sprawą żon króla Salomona w Izraelu pojawił się kult ammonickiego bóstwa Milkoma. Po jego śmierci, czyli po śmierci Salomona, Ammonici uniezależnili się i często prowadzili antyizraelską politykę. Proszę Państwa, w roku 853, oczywiście przed naszą erą, ammonicki król Basa brał udział w koalicji, która walczyła z Asyryjczykami w bitwie pod Karkar. W okresie rządów Azariasza i Jotama Ammonici płacili Judzie trybut. No a od VIII wieku znajdowali się pod dominacją Asyrii. Był to jednak dla Ammonitów okres rozkwitu, dlatego że czerpali duże korzyści z handlu. No ale na życie codzienne Ammonitów znacząco wpływała kultura
asyryjska. Proszę Państwa, po upadku Asyrii Amonici popadli w zależność od państwa nowobabilońskiego. Potem dostali się pod panowanie kolejnych władców perskich, aż wreszcie w roku 64 dostali się pod panowanie rzymskie. Ale z terenami, które dzisiaj należą do Jordanii, ma związek jeszcze parę innych historii biblijnych, które także chciałbym wspomnieć. Zacznę od tego, że to tutaj, na tym terenie, Dawid posłał na śmierć Uriasza, swojego żołnierza, wtedy właśnie, kiedy wdał się w romans z Batszebą. Oblegana była miejscowość Rabba, stolica Ammonitów, i wysłał tutaj Uriasza, który został przez Ammonitów zabity. Tak naprawdę krew była na rękach Dawida, który z premedytacją to zrobił. Proszę Państwa, nie będę opowiadał w szczegółach tej historii, ale zachęcam do czytania Biblii, bo tam ona jest szeroko opisana. Inna historia biblijna z tych terenów to historia Jeftego z Gileadu, który był synem prostytutki, miał swoją bandę, ale został wodzem Gileadu. I historia biblijna mówi, że kiedy wyruszył na wojnę, ślubował, że jeśli wróci cało i zdrowo, to złoży na ofiarę pierwszą rzecz, którą zobaczy po przyjściu. To, co wyjdzie mu na spotkanie, tak się wyraził, miał złożyć na całopalenie. Okazało się, że pierwsza wyszła jego córka, która... No i właśnie, i tu jest zagadka. Czy rzeczywiście została złożona na całopalenie? Biblia tak nie mówi. Czy była w stanie bezżennym, jak niektórzy komentatorzy twierdzą? Też tego nie wiemy. Ale właśnie ta historia miała miejsce na terenach, które dzisiaj należą do Jordanii. No i wreszcie, proszę Państwa, rzecz najistotniejsza, jeśli chodzi o Stary Testament, bo przecież tutaj, na tych terenach, ginie Absalom. Ginie syn króla Dawida, który zbuntował się przeciwko ojcu. Zginął w lesie Efraima. Les Efraima to znów teren dzisiejszej Jordanii. Czytajcie Państwo z Biblii te historie, bo one są niezwykle ciekawe. No a jeśli chodzi o Nowy Testament, to chcę wspomnieć także jedną historię. Otóż chyba nie wszyscy wiedzą, że chrzest Jezusa miał miejsce od strony jordańskiej. Oczywiście odbył się w Jordanii, ale prorok Jan urzędował na terenie wschodniej, czyli na terenie dzisiejszej Jordanii. Jezus także od strony wschodniej przyszedł nad Jordan. Ta miejscowość dzisiaj nazywa się Kasr el Yahud, niedaleko Jerycha, i tam Jezus został ochrzczony. Dzisiaj inni, idąc w jego ślady, także zanurzają się w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, po to, aby Jezusa naśladować. Proszę Państwa, nasza wędrówka po Jordanii była błyskawiczna. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, polecam moją książkę na temat Jordanii i oczywiście artykuły, które ukazują się w Znakach Czasu. Dziękuję za uwagę.